W tym odcinku odwiedziłem dawno opuszczoną fabrykę świetlulek Polon, paszarnię i szkołę podstawową w Miechowie. Fabryka świetlulek Polon znajduje się przy dość ruchliwej drodze, ale wbiłem bez problemu od strony stożówki. Na środku placu znajduje się Polonez Truck. O dziwo, jeszcze silnik jest pod maską. Ostatnią prowadzoną działalnością w tych budynkach była hurtownia spożywczo-chemiczno-monopolowa, która zbankrutowała, a teren przejął komornik Zadługi. Dlatego możemy znaleźć tutaj tyle skrzynek na butelki i różne artykuły sklepowe. Taką ciekawą informacją jest, że produkowano tu świetlówki, jednakże druga wersja tutejszej produkcji mówi, że powstawały tu m.in. ołowiane opakowania na amunicję, bomby, chemikalia radioaktywne dla byłego Związku Radzieckiego. Nikt spoza firmy nie miał prawa wejść na teren zakładu, a jeśli już, to tylko z pracownikiem, który pilnował, żeby nie robić w nim zdjęć. W latach 90. zakład zamknięto i urządzono tu produkcję śrub, którą to też po jakimś czasie zamknięto. Na piętrze znajduje się biuro, w którym znalazłem w dobrym stanie komiks, Koko i Kokosz, akty osobowe i inne dokumenty. Tutaj mamy przykład upływu czasu bez ingerencji człowieka. W kolejnym budynku można poczuć się jak na zakupach w Biedrze, kiedy jest promocja. Dobry wybór to podstawa. Czas poświrować. Po opuszczeniu fabryki wyruszyłem w kolejne miejsce, oddalone 10 km na północ. Obiekt ten nazywa się paszarnia. Wytwarzano w nim paszę od około lat 60. do 90. Więcej informacji nie znalazłem. Po przekroczeniu bramy zobaczyłem budę dla psa i pomyślałem, że tu jest pies, ale po chwili wyszło z budynku dwóch bezdomnych pod wpływem alkoholu. Zapytałem się, czy mogę tutaj pochodzić i czy nie będę im przeszkadzał. Pokiwali głową i poszedłem zwiedzać. Trzeba zachować szczególną ostrożność w tym miejscu. Wszystko niepewnie wygląda i możesz się zawalić w każdej chwili.
Warto wyjść do góry dla samego widoku i zobaczyć wspaniałą grę świateł przez mocno dziurawy dach. Do tych budynków nie wszedłem, ponieważ nie chciałem mieć starcia z dzikimi lokatorami. Jeszcze obiekty pełniły funkcję np. magazynu, domu dyrekcyjnego i warsztatu. Na placu znajduje się naczepa do tira, który stoi przed bramą wejściową. A teraz udaję się do szkoły podstawowej, oddalonej o 9 km na południe. Ostatnie miejsce zostawiam do waszej oceny. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.